No hej, dzisiejsza podróż była dla nas samych ogromnym zaskoczeniem. Udało nam się odkryć aż dwa nieoczywiste miejsca w naprawdę niespodziewanych lokalizacjach i okolicznościach. Jak one wyglądają, zobaczcie sami. Już w 1793 roku Golina Wielka stała się Langłuchle i stanowiła część Prus i własność generała von Zastrowa. W 1846 roku folwark w Golinie nabywa Edmund Stablewski, któremu udaje się utrzymać Golinę do 1861 roku. Wtedy to wieś trafia w ręce niemieckiego Żyda, Abrahama Rohra. Abraham wraz z żoną Henriettą mieli dwóch synów, Morica i Izidora, którzy wzorem ojca wspierali finansowo wiele żydowskich instytucji. Moritz ufundował w Poznaniu niezwykle nowoczesny jak nowe czasy szpital żydowski, z którego pozostało do dzisiaj ogrodzenie dookoła Polskiej Akademii Nauk na ulicy Noskowskiego. Pałac powstał w 1888 roku z inicjatywy Izidora Rohra, przedstawiciela władz gmin żydowskiej w Bojanowie. Już w listopadzie 1939 roku aresztowano Willego Rohra i osadzono w więzieniu Rawiczu. Wprawdzie dzięki wstawiennictwu niemieckich znajomych został zwolniony, ale przed tym musiał zrzec się majątku. Wraz z rodziną wyjechał do Warszawy, gdzie ukrywał się pod przybranym nazwiskiem. Zginął podczas masowych egzekucji w czasie powstania warszawskiego.
nie mniej tragiczny los spotkał jego córkę Ilzę. Na rok przed wojną przyjęła chrzest i poślubiła niemieckiego katolika Hardiego Wersena. Ten jednak podczas wojny rozwiódł się z niewygodną pochodzeniem żoną i wyjechał z Wielkopolski. Panią Ilse w 1943 roku oskarżono o Rassenschande i skazano na śmierć przez powieszenie. Podobno doniósł na nią własny mąż. Que je me sentais seule dans ma petite bulle. Je voulais danser, mais je me sentais comme un funambule. Parce que je me sentais seule, mais t'es arrivée. T'as soufflé sur mon visage comme une brise légère d'été. Pałac w pobliskim Modliszewie wraz z zabudowaniami folwarcznymi i ziemią kupił w 1922 roku Jan Siciński. Całe gospodarstwo za jego rządów prosperowało dobrze, a miejscowi wspominali go jako bardzo miłego i uczynnego człowieka. Miał on także dbać o swoich pracowników. Żona Jana, spokrewniona z niemieckimi rodami szlacheckimi, była wspaniałą, światową kobietą. Jej pasją była jazda konna, której poświęcała się bez reszty. Bywała też na konkursach w Berlinie i Wiedniu, gdzie poznała wiele osobistości. Małżeństwo prowadziło w okolicy znaną hodowlę koni jeździeckich. A dlaczego Jan Siciński wybudował dla swojej rodziny grobowiec w lesie? Otóż pan Jan, jako wzorowy gospodarz, postanowił pilnować swojego majątku i terenów, które zawsze były dla niego oczkiem w głowie, nawet po śmierci. Pałac z położonym przy nim parkiem był skrajem jego dóbr. Na ich drugim końcu, dokładnie w linii prostej z głównym wejściem do pałacu, stoi ten grobowiec. I to by było na tyle. Widzimy się za tydzień. Pamiętajcie o łapkach, o subikach. Trzymajcie się. Cześć.